Witam wszystkich na kanale Tarot z Planem Duszy i zapraszam na czytania majowe. Robię je troszeczkę wcześniej, w związku z tym, że jestem na urlopie, w najbliższym czasie będę, bo jeszcze nie jestem. I dlatego mogą one się pojawić trochę z wyprzedzeniem na kanale. Te, których nie zdążę, to pewnie pojawią się trochę później. Ale mam nadzieję, że to nie będzie w niczym przeszkadzało. Zapraszam wszystkich na czytania indywidualne, sesje tarota w maju. W maju też pod koniec lub na początku czerwca będzie kurs odczytu planu duszy online. Kurs jest certyfikowany, bardzo zapraszam. Jest to kurs, który pozwoli Wam zgłębić Was samych, zbadać Wasze jestestwo, całą rodzinę. Zobaczyć, w jaki sposób układają się energie w planach duszy osób, które Wam towarzyszą i dzięki temu można je lepiej też zrozumieć. Oprócz tego oczywiście jest książka, która jest dostępna na mojej stronie internetowej Plan Duszy www.planduszy.pl. Tam można też ją kupić w sklepie. W sklepie tam też znajdują się różne czytania. Też jest kilka talii tarota, jeśli byście chcieli. Ta książka pomoże Wam zrobić sobie samemu plan duszy. Jeśli macie ochotę na sesję, to zapraszam. Także tyle wstępu. Maj to jest piękny czas i myślę, że teraz już czas przechodzić też do czytań dla każdego znaku. Witajcie wszystkie panny w czytaniu na maj. Zobaczymy, jakie tutaj mamy sytuacje, jeśli jakieś się pojawią, a pewnie tak. Zobaczymy, jaka jest główna energia i co dalej, co jeszcze, na co zwracać uwagę, z czym sobie można popracować albo być uprzedzonym, że coś takiego może mieć miejsce. I to jest zawsze takie uświadomienie sobie, że nie zawsze wszystko widzimy realnie, że czasem właśnie karty tarota mogą pokazać jakiś aspekt, który gdzieś jest z tyłu schowany. O, na przykład gwiazda. Bardzo fajna energia gwiazdy, która, może tak zrobimy, która mówi o nadziei przede wszystkim, mówi o rozwoju, o pomysłach, o byciu prowadzonym, o spotkaniu, być może takim, które przyprowadzi do Was kogoś, kto jest Wam przeznaczony, kto ma być Waszym przyjacielem, podporą, prowadzącym na przykład, bo czasem tak jest, potrzebujemy kogoś, kto jest z nami na dobre i na złe. Nie musi to być partner czy partnerka, to może być przyjaciel na zawsze. Ale gwiazda jako gwiazda to jest też karta wodnika. Wodnik tutaj ma różne pomysły. Bardzo rozwojowo podchodzi. To jest powietrze, to są nowoczesne rozwiązania, tak powiem. I te nowoczesne rozwiązania czasem są nam koniecznie potrzebne. To jest oderwanie się od tego, co już przebrzmiało, od starych systemów, starych rozwiązań, które naprawdę już nie będą działały. To jest tak jak stara pralka, ona już nigdy nowa nie będzie, tak? Więc tutaj może to różnie wybrzmieć. Zobaczymy jeszcze pozostałe karty, żeby jakoś zobaczyć, jakie to jest powiązanie z tą gwiazdą. Co tutaj może być więcej do dodania. Okej, zobaczmy. Dla Was przygotowałam kartę, talię. Dzisiaj mam coś z tym. Już jesteście drugim znakiem i ja zamiast talia mówię karta. Okay. A to potrzebuję, żebyście mi to wybaczyli. I zobaczymy, co tutaj ta talia Pagan Other Worlds powie. Anglicy to wymawiają pagan. Czyli ci, co byli przed nami, poganie. Ok. To tasowania dosyć. No i
patrzymy. To, co odchodzi do przyszłości, a mianowicie trzy kielichy. Teraźniejszość. Kielichowo jest. Teraźniejszość to jest ósemka kielichów. A przyszłość? Czwórka mieczy. To bardzo dobrze, że czwórka mieczy. To się uspokoicie. No i wejdziecie, jakby wy pokazujecie się w ogóle tutaj jako... Jest tutaj dziewiątka kielichów. Karta spełnionych marzeń. Takiego podziwu, zachwytu. Może to być też nadmiar emocji, ponieważ do tej pory to już pokazało się u was tyle kielichów, że będzie tu dużo emocji, bardzo emocjonalnie, co mówi, że trzeba będzie właśnie popracować z tymi emocjami, tak? Bo emocje owszem, tak, ale jeśli jest ich za dużo, są w nadmiarze, to się gubimy nieraz, tak? To jesteśmy tacy rozchwiani trochę też. Tutaj jako porada jest karta głupca. To też interesująco, tak powiem. Problemem może być rycerz, rycerz mieczy. No, szalona energia, szybka. Nie wyciąga wniosków czasami, tylko biegnie na oślep. No i zakończeniem jest piątka, piątka monet, która mówi o wzroście, ale też mówi o jakimś tutaj problemie, w sensie, że może to być wzrost, który jest wymuszony poprzez brak u was, albo w was samych, albo w gotówce, albo generalnie odczuwanie braku, biedy, odrzucenia. No i jak to piątka? Jest to taka karta, która pokazuje trudne chwile. Okej, to karty przełożymy tu na tą stronę. No dobrze, zobaczmy jeszcze, co jest tutaj w energii na zewnątrz. Atmosfera, umiarkowanie. No właśnie, tutaj są dwa kielichy w tej karcie. I to jest umiarkowanie, czyli sama nazwa mówi o tym, żeby nie przesadzać, że tutaj trzeba wejść w umiar jakiś, że tutaj nadmiar będzie bardzo szkodliwy. Notabene nie macie właściwie tutaj w tym rozkładzie żadnych buław. Tu w ogóle nie ma żadnej pasji. To jest tak, panny, jakbyście były wystrzelone trochę w kosmos z tą kartą wodnika, w sensie patrzycie w niebo, nie zwracając uwagi, gdzie stawiacie swoje stopy. I to może was doprowadzić do miejsca, w którym poczujecie, że zagalopowaliście się, tak powiem. Karta trójki kielichów mówi o radości, mówi o wzroście, o chęci zgłębiania, zrozumienia, z czego wynika tutaj jakieś moje zadowolenie, czy chęć, żeby się tutaj w jakiś sposób rozwijać emocjonalnie. Na drzewie życia to jest, trójka jest w Bina i to jest takie zrozumienie tych emocji i ukierunkowanie. To jest też trójkąt, to jest idealnie dążenie do miłości, do potem stabilizacji, tak? Natomiast zaraz za nią podąża ósemka kielichów. I tutaj już mamy sytuację, kiedy mamy do czynienia w tej ósemce z piątką i trójką, tak? Czyli z jednej strony jest tu radość, a z drugiej strony jest tutaj jakiś smutek ogromny. Jest tutaj jakaś niezgodność, jest tutaj jakieś niepogodzenie wewnętrzne na to, co jest na zewnątrz. Tutaj jest, to jest karta brama, która mówi o tym, że macie się tutaj gdzieś wzbić na jakieś wyżyny, macie odejść od pewnych rozwiązań, które do tej pory były, od emocji, które jakby w was były. Żeby wzrastać, musicie, tak jakby tutaj ta karta mówi, żeby cię cieszyć z tego wzrastania i zrozumienia, to potrzebujecie znaleźć jakieś inne miejsce, gdzie nie będziecie odczuwali biedy, tylko będziecie bardziej skierowani w stronę radości. Potem, co ciekawe,
pojawia się, wy pojawiacie się jako ta dziewiątka kielichów. I dziewiątka to są trójki. Trzy, trzy i trzy. Tak można też powiedzieć. I wtedy mamy tutaj wzrost i stabilizację. I dochodzimy do miejsca, w którym mamy to zrozumienie razy trzy. Chcę być tam i tam i tam. I zrobię wszystko, żeby tam dotrzeć. I zostawić ze sobą te niepogodzone emocje, czy ten brak rozwoju w miejscu, w którym jestem. Tutaj macie jakieś marzenie, które chce być spełnione. Tutaj ta żabka siedzi, obserwuje świat i podziwia majestat. I wy też, jakby chcecie podążyć, czy być w miejscu, które jest spokojne, które pozwoli wam wyjść z takiego zamknięcia, z miejsca, w którym nie czujecie się dobrze. Zresztą, jako zamknięcie można też tutaj mówić o czwórce mieczy, bo to jest umysł, ale ten umysł jest chwilowo zamknięty. Czwórki mogą ograniczać, ale mogą to też być fundamenty. W tym przypadku czwórka mieczy zwykle tak oryginalnie połączona jest z taką stabilizacją. Nie ma tutaj w tym umyśle żadnej aktywności, powiedziałabym, tak? W sensie takim, że nie chcemy działać na podstawie tych myśli. Tutaj nie ma żadnego negatywnego aspektu połączonego, chyba żebyśmy chcieli przyłączyć do tego negatywny aspekt nic nie robienia, tak? Albo braku działania. To tak, czwórki często to mają, że są po prostu w kwadracie. A kwadrat może ograniczać. Natomiast patrząc na tą kartę z innego punktu widzenia, to jest uspokojenie. Uspokojenie umysłu na temat tych emocji, które w nas buzują, tak? I może to jako wynik, może to być chęć wyjścia z jakiegoś impasu, z jakiegoś rozchwiania, czy ciężkiego doświadczenia, które wcześniej miało miejsce, dlatego że poprzedza tą kartę czwórki mieczy, trójka mieczy. I ta trójka mieczy jest wzrostowa, ale jednocześnie jest to jakieś doświadczenie. Może to być trudne doświadczenie, zranienia też często. Więc mamy tutaj taką sytuację, gdzie jest umysł i są emocje. Ten umysł tak naprawdę jest w dużej mniejszości i jest stłamszony przez emocje. Tutaj umysł jest kompletnie w zamknięciu, a emocje idą górą. Więc zwróćcie na siebie uwagę, w jaki sposób ja reaguję na jakąś zmianę w moim życiu. Ponieważ tutaj poradą jest, żeby pójść za gwiazdą swoją, żeby pójść za swoimi marzeniami, żeby pójść za tym, czego pragniecie, tak? Żeby tutaj nie oglądać się za siebie, żeby iść pod wpływem impulsu i nie obawiać się niczego. Tak przynajmniej tutaj ta karta informuje, bo głupiec to jest ktoś, kto działa pod wpływem impulsu, kto nie ogląda się na różne konsekwencje, powinien słuchać takiego głosu intuicji. Natomiast nie zawsze tak jest, że słucha, ale to często wychodzi na dobre, bo ludzie, którzy idą za ciosem, za swoimi marzeniami, mają szansę je spełnić, a ci, którzy nie ruszają się z miejsca i nie idą za ciosem, za impulsem, właściwie nie mają szansy na spełnienie, ponieważ się nie ruszają, tak? No jak tu spełnić marzenia, kiedy one same nie chcą przyjść? Czasami tym marzeniom trzeba pomóc. I teraz uspokojenie umysłu może pomagać, dlatego że nie ma przeszkód wtedy idących od strony naszych za i przeciw. Tutaj jest w tej czwórce równowaga jakaś, tak? Tutaj jest taka sytuacja, że nie trzeba brać tych mieczy, nie trzeba brać tego miecza i nie trzeba nic z nim robić, tak? Tutaj trzeba zachować spokój i dobrze, że ten spokój jest zachowany. I w obliczu tych emocji, czy odchodzenia od pewnych ludzi, sytuacji, czy odchodzenia z pracy, bo tutaj może różnie u was się to pokazywać. Kiedy chcecie iść własną drogą, chcecie podążać za swoją gwiazdą, to nieraz napotykacie ludzi, którzy pragną wam na przykład powiedzieć, że no może, to może nie, że tutaj zobacz, ty masz wszystko, bo ósemka to często jest tak, że mamy wszystko, a jednak chcemy iść.
No i ten głupiec idzie, bo czuje, że tutaj jest ten impuls i ja potrzebuję iść i chcę iść i pójdę, tak? Bo chcę doświadczyć czegoś innego w życiu, żeby było ciekawiej, o. Natomiast problemem może być właśnie rycerz mieczy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest ten miecz, który może być trudny dla Was do podjęcia. Ten rycerz z tym mieczem bierze bardzo szybko, bardzo, bardzo bez przemyślenia czasami, a karta czwórki mówi, zanim ruszysz, to zatrzymaj się. Więc bez pośpiechu, tak? Tutaj nie ma tej samej aktywności w głupcu w tym momencie. Ten głupiec chce zrobić krok, ale ma też tutaj swojego pomocnika, który mu podpowiada, czy to już jest odpowiedni czas. I to jest słuchanie swojego umysłu, a nie działanie tylko na podstawie jakiejś myśli, która gdzieś powzięła się tak jakby znikąd. Więc, no nie wiem, ta gwałtowność moim zdaniem, tak jak patrzę na te karty, nie jest dobra. I będziecie może mieli problem z wyjaśnieniem też, bo to ten rycerz, on ma swoje powody, dla których chce działać, chce być szybki, chce zwyciężać, chce bronić, chce iść za prawdą, ale on czasami działa bez przemyślenia i na oślep, co no chyba nie jest do końca dobre. Owszem, można zacząć od zera, można iść przed siebie, za swoją gwiazdą, jednak bardziej skłoniłabym się tutaj do tego, że może zaczynać się jakiś etap w Waszym życiu, gdzie będziecie chcieli iść. I na początku będziecie może czuli się tacy wyobcowani. To jest zwykle tak, kiedy się przeprowadzamy, trafiamy na przykład do nowego środowiska, kiedy przechodzimy do innej pracy, Zmiana otoczenia to może być poczucie, że jestem na zewnątrz, nie jestem jeszcze częścią grupy. I tu znowu mamy piątka, czyli pięć i trzy kielichy potem, tak? Czyli tutaj potrzeba przeżyć ten moment, żeby pozwolić sobie, żeby uzyskać ten wzrost, to czego tak naprawdę pragniecie. Ja jeszcze dociągnę tutaj dwie karty przy tej piątce. No i pamiętajcie, umiarkowanie, czyli uzdrawianie. Karta umiarkowania i czwórka mieczy bardzo idą ze sobą w parze. To jest takie wyciszenie, to jest znalezienie złotego środka pomiędzy działaniem a niedziałaniem. Znalezienie cudownego lekarstwa na wszystko, na bolączki, które mam, na brak czasu, na ludzi czasem, tak? To jest właśnie taka energia. Więc w otoczeniu tak jest, że jest tutaj szansa na znalezienie tego złotego środka i chwilowe bycie w takiej izolacji czy osamotnieniu, poczuciu, że właściwie to tak poszedłem czy poszłam i teraz, no co, muszę sobie zbudować od początku wszystko, tak? Czy może sytuacja finansowa się zmienić? Jeśli zmieniacie pracę, to oczywiście zależy. Chyba, że celujecie na awans. Zobaczymy teraz te dwie karty. To będzie diabeł, który mówi o tym, że się tutaj boimy. Strach nam towarzyszy w życiu niezmiennie. I ten diabeł ma różne twarze. To jest też właśnie przywiązanie do starego, bo boimy się. Więc tutaj uważajcie, bo możecie nie odejść. Możecie zostać tam, gdzie jesteście, bo będziecie się obawiać. Natomiast możecie też odnaleźć bardzo dużą równowagę emocjonalną, kiedy się na to odważycie, na ten krok, na odejście, na przejście, na zmianę generalnie, tak? Bo obojętnie jaki scenariusz byśmy tu nie przywołali, to chodzi jak najbardziej o zmianę, o wzrost, o doświadczenie. Doświadczenie bycia poza sferą komfortu też, tak? Więc tutaj zwróćcie na to uwagę, czego się boicie przy tej zmianie. Czego pragniecie? Weryfikacja swoich marzeń. Tutaj głupiec robi krok do przodu. Dlaczego nazywa się głupcem? Jest skierowany w ogóle w stronę przyszłości. Rycerz patrzy do tyłu. Gdzieś tutaj chce walczyć z tym odejściem. Więc mam wrażenie, że tutaj chodzi o perspektywę, o pójście za impulsem, który w Was jest
i podjęcie pewnych decyzji na to, żeby doświadczyć może dyskomfortu, ale jednocześnie zyskać coś, zyskać emocjonalną stabilność. I to jest bardzo dobry przekaz. Jeśli chcecie coś zmienić w waszym życiu, to jak najbardziej jest to możliwe. Maj pojawia się jako taki czas w was majowo. Marzenia są, które chcą być spełnione i myślę, że warto za nimi iść. No tak jak mówiłam, odwagi. Zobaczymy, co jeszcze tutaj talia nam podpowie na zakończenie. Głupiec bardzo mocno rezonuje z tą kartą. Dlatego, że jest to taka zielona wróżka, zielona ważka, można też ją nazwać. Tu jest, to też ten rycerz pasuje w zasadzie do niej. To takie energie kogoś, kto robi jakiś bałagan, ale potrzebuje wolności, tak? Potrzebuje dużej wolności i czasami jest taki nieuważny w tym pierwszym kroku i doprowadza do sytuacji, w której być może ma doświadczenia właśnie utraty czegoś albo doświadczenia biedy czy jakiegoś niedostatku. Natomiast ta karta mówi też bardzo mocno o tym, że jest tutaj wzrastanie, bo numer karty jest 23, zresztą tak jak zobaczcie. 23. 2 i 3 to 5. Piątka jest tutaj u was właśnie w tym miejscu jako informacja, że może być trudno, ale będzie w porządku. Dlatego, że pokonacie też strach przed nowym, pokonacie strach przed aktywnością czasami, zmianą. Zmiana bardzo może być przerażająca. I ta wróżka tutaj może też mówić o tym, że jesteście tutaj w jakimś sensie zablokowani, czyli tak jak mówiłam o czwórkach, że jest tu pewne ograniczenie, że nie ma tu wzrostu, bo czwórki mówią prosto, no tutaj jest moje pole, tutaj jest ten kwadrat i ja nie chcę wychodzić z niego, natomiast tak naprawdę chcemy, bo każdy chce wolności. Chce czuć się wolny w swoich wyborach, w swoich komentarzach, w działaniu swoim, tak? Dlatego chodzi o to, żebyście odkryli w sobie śmiech, radość, zabawę, bycie właśnie takim głupcem, który nie patrzy, nie zwraca uwagi na to, co inni o nim mówią. Idzie do przodu, idzie po to, żeby spełnić swoje marzenia. No i tak to zostawimy. Życzę wam, żebyście spełnili swoje marzenia, żebyście zawsze spełniali swoje marzenia, szczególnie teraz w nadchodzącym maju, żebyście poszli za ciosem, ale zwrócili też uwagę na to, czy ten cios, za którym idziecie, daje wam upragnioną wolność i to rzeczywiście, czy ten krok pozwoli wam spełnić to marzenie, czyli uspokojony umysł, wyjście poza strefę komfortu. Pozdrawiam was.